To jest podcast Wyższych Szkół Bankowych. Chcesz wiedzieć więcej? Posłuchaj, co mają do powiedzenia nasi praktycy i eksperci. Zapraszamy. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wyższych Szkół Bankowych. Ja się nazywam Joanna Cieślak-Ospalska i dzisiaj mam prawdziwą przyjemność porozmawiać z Marzeną Jankowską. Dzień dobry, Marzeno. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Też jest mi bardzo miło. Dzisiaj obiecujemy jedno, nie będziemy się stresować, prawda? Nie będziemy, bo stres nie istnieje. Zanim przejdziemy jednak do stresu, kilka słów o naszym dzisiejszym gościu. Marzena Jankowska, nauczyciel akademicki, coach, przedsiębiorca. Od 12 lat prowadzi szkolenia dla biznesu, administracji i organizacji pozarządowych. Jest pomysłodawcą i kierownikiem merytorycznym studiów podyplomowych. Akademia Rozwoju Osobistego, Psychologia Zdrowia i Psychologia Sportu organizowanych wspólnie z Wyższą Szkołą Bankową Chorzowie. Jej firma jest partnerem studiów podyplomowych Negocjacje i Mediacje, Akademia Trenera Biznesu oraz Zaawansowana Akademia Trenera Biznesu. Prowadzi zajęcia w szkołach trenerów na chorzowskiej WSB. Witam serdecznie jeszcze raz i oczywiście ja muszę zacząć od tego, co powiedziałaś już na początku, co ja też przeczytałam w jednym z Twoich artykułów, czyli o tym, że stres nie istnieje. Czy Ty wiesz, ilu moich rozmówców, tych podcastowych, kiedy włączam mikrofon, mówi mi, że się stresują, to jak mam im teraz wytłumaczyć, że stres nie istnieje? Tak, to jest zdanie, które wywołuje bardzo wiele kontrowersji i nawet powiedziałabym, że czasami wręcz agresji w drugą stronę i czasami słyszę takie zdania, że pani to chyba musi mieć naprawdę bajkowe życie, bo przecież powszechnie wiadomo, że stres dotyka wszystkich i wszystkich dotyczy i że jest bardzo szkodliwy. No i taki jest mainstreamowy przekaz. Tylko że jeśli chcemy sobie naprawdę pomóc i chcemy rozwijać swoją odporność psychiczną i lepiej funkcjonować w tym świecie, to musimy sobie zadać pytanie, co to tak naprawdę znaczy się stresować i co to tak naprawdę jest ten stres. Ponieważ to był krąg moich kiedyś zainteresowań i badawczych, ale też bardzo praktycznych, to zaczęłam się w ten temat wgryzać. I właściwie początkiem mojej drogi był doskonały wykład Kelly McGonigal, How to Make Stress Your Friend, polecam, jest na TEDzie. I tam się ta moja droga zaczęła, ponieważ Kelly powiedziała rzecz fenomenalną, że osoby, które stresują się dużo, to były badania prowadzone przez 8 lat na 30 tysiącach ludzi, więc naprawdę kawał danych został tam zebranych i okazało się, że te osoby, które stresują się dużo, ale jednocześnie mają pozytywne nastawienie do tego swojego stresowania się, mają najmniejsze prawdopodobieństwo zachorowania czy też śmierci w ciągu najbliższych lat. I takie zdanie, które mnie bardzo mocno wtedy dotknęło i zszokowało, to jest to, że wiara w szkodliwość stresu, czymkolwiek on jest, wiara w szkodliwość stresu jest na 15 miejscu, jeśli chodzi o przyczyny zgonów w Stanach Zjednoczonych. I że ludzie bardzo mocno stresują się czymś, co de facto bardzo trudno jest zdefiniować. I rozpoczęło się od wykładu Kelly McGonigal, potem przeczytałam jej książkę, którą też gorąco polecam, Siła stresu. I tak dotarłam do badań pana Serge'a Dableta, który przeprowadził metaanalizy badań, które były prowadzone przez ostatnie 100 lat prawie w psychologii, jeśli chodzi o to zjawisko. I okazało się, że każdy z tych badaczy, który to zjawisko badał, tak sobie to zdefiniował, jak chciał. Więc w zasadzie my tak do końca nie wiemy, o czym my mówimy. Stres to jest taki potężny, pojemny worek, do którego ludzie wrzucają niemal każdy dyskomfort związany z życiem. Od korka, przez żałobę, po presję związaną z funkcjonowaniem w codziennych organizacjach, po różne sytuacje, ale też reakcje ciała. Mamy jeden wielki miszmasz i tak naprawdę nie do końca wiemy, o czym rozmawiamy. No dobrze, to w takiej sytuacji jak ty sama byś zdefiniowała stres? Ja zdecydowanie wolę mówić o reakcjach stresowych naszego organizmu, ponieważ to jest coś, co rzeczywiście można zaobserwować, można zbadać. Każdą z tych reakcji stresowych charakteryzuje pewien specyficzny koktajl hormonalny i każda z nich pełni w naszym życiu bardzo ważną funkcję. Tych reakcji stresowych jest 5. I każda nam służy na jakimś etapie naszego życia w kontekście jakichś konkretnych sytuacji trudnych. I to, co robię na treningach odporności psychicznej, to przede wszystkim uświadamiam ludziom, że one są,
że one są dla naszego dobra i najpierw trzeba je zaakceptować, potem nauczyć się przestać im przeszkadzać, a potem nauczyć się dobrze nimi zarządzać. Marzeno, mówiłaś, że w badaniach, które zrobiła Kelly McGonigal, okazało się, że osoby, które stresują się dużo, ale mają pozytywne nastawienie do stresu, lepiej reagują, tak, na ten stres. Dobrze zrozumiałam? 30 tysięcy osób badanych przez 8 lat, cała masa danych zebranych w międzyczasie, naprawdę było co zaobserwować i rzeczywiście okazuje się tak, że kiedy ludzi się pyta, ile doświadczyłeś stresu, trudnych sytuacji w ciągu ostatnich 12 miesięcy, można by ich podzielić na 3 grupy. Na tych, którzy stresowali się mało, średnio i dużo. I rzeczywiście było tak, że ci, którzy twierdzili, że stresują się dużo, mieli o 43% większe prawdopodobieństwo zachorowania, czy też nawet zgonu w ciągu najbliższych lat. I gdybyśmy na tym zakończyli poszukiwania, to wszystko się zgadza, prawda? Stres szkodzi zdrowiu, stres zabija. Ale w tym badaniu kontrolowano jeszcze jedną zmienną, zadano jeszcze jedno bardzo ważne pytanie tym ludziom. Czy ten stres, którego doświadczasz, czy on ci pomaga, czy on ci szkodzi? I w ten sposób powstało 6 grup. Ci, którzy stresowali się mało, ale uważali, że stres szkodzi lub też nie, średnio szkodzi, nie szkodzi, dużo szkodzi, nie szkodzi. No i tutaj bardzo zaskakująca rzecz, ponieważ ci, którzy stresowali się dużo, najwięcej, ale mieli pozytywne nastawienie do tego zmagania się z codziennością i z trudnymi sytuacjami, spośród wszystkich tych 6 grup mieli najmniejsze prawdopodobieństwo zachorowania i przedwczesnej śmierci. A zapytałam o to dlatego, że powiedz, jak przekonać ludzi, którzy faktycznie się stresują? Stres przecież może być paraliżujący, może nas zniechęcać do dalszego działania, mogą się pojawić jakieś objawy psychofizyczne. Jak przekonać ludzi, że ten stres jest dla nich dobry? Czyli jak dojść do tego momentu, kiedy uważamy ten stres za naszego przyjaciela? Myślę, że wszystko jest kwestią świadomości, a to, o czym mówisz, że stres przeszkadza, dezorganizuje nasze działania. Mówimy czasami, że wpadamy w taką czarną dziurę, że jesteśmy tak pobudzeni, że nie jesteśmy w stanie myśleć, funkcjonować. Tutaj mamy już zjawisko paradoksalnego generowania stresu. I o co tutaj chodzi? Zobacz, od właściwie najmłodszych lat w miejscu, w którym żyjemy, w tej części świata, dostajemy przekaz, że kiedy odczuwasz napięcie, które kojarzymy ze stresem, to należy z tym napięciem jak najszybciej sobie poradzić, czyli należy to napięcie obniżyć. I to w zasadzie zaczyna się już w przedszkolu. Gdybyśmy poprosili słuchaczy, żeby przypomnieli sobie pierwszą swoją sytuację życiową, którą zdefiniowali jako stresującą, to prawdopodobnie będą to okolice przedszkola. I przekaz, który dostajemy, to są takie właśnie rady: uspokój się, oddychaj głęboko, to nie jest takie ważne. Czyli innymi słowy, zrób wszystko, żeby obniżyć napięcie. A gdybyśmy się przenieśli do Nowej Zelandii, i gdybyśmy się przyjrzeli temu, co robią na przykład Maorysi w sytuacji, kiedy stoją przed dużym wyzwaniem, to okazuje się, że oni robią coś dokładnie odwrotnego. Oni kumulują tą energię, tańczą hakę, starają się wykorzystać energię, którą daje im ciało, żeby poradzić sobie ze stresującymi sytuacjami, z wyzwaniami w życiu. I to jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić, żeby przestać przeszkadzać naszemu ciału, które dobrze wie, co robi. To znaczy zaakceptować tą reakcję fizjologiczną, co więcej, nie tylko zaakceptować, ale podziękować swojemu mądremu ciału za to, że przygotowuje nas do sprostania wyzwaniu. I dzieją się wtedy dwie rzeczy. Po pierwsze, nasze zasoby uwagi są ograniczone. I w momencie, kiedy my całą naszą uwagę kierujemy na niechcianą reakcję ciała i jeszcze w dodatku chcemy to napięcie obniżyć, to ten rezerwuar uwagi, tej energii mentalnej nam się po prostu kurczy i nie mamy jej wystarczająco dużo, żeby po prostu zacząć sobie radzić z problemem, z wyzwaniem, przed którym stoimy. Więc pierwsza rzecz, która się dzieje, to jest uwolnienie energii. Dziękuję ci, moje mądre ciało, nie muszę się już koncentrować na tym, co się dzieje. I w efekcie ta energia, która powstaje, czyli to napięcie, ustala się na takim optymalnym poziomie, które pozwala nam jak najlepiej realizować to, co nas czeka w życiu. Więc jeśli wśród słuchaczy są takie osoby, które bardzo mocno reagują właśnie fizjologicznie, mają te wszystkie niechciane objawy fizjologiczne związane z dużym napięciem,
no to nie ma innej rady. Trzeba po prostu zaakceptować, że tak mamy, nasze ciało tak reaguje, ale to bijące serce, to ciśnienie, które się podnosi, to jest po to, żeby krew krążyła szybciej. A kiedy krew krąży szybciej, to dostarcza więcej tlenu. Nasz mózg może z niego skorzystać po to, żeby się skoncentrować, żeby lepiej przetrawić informacje, żeby podejmować lepsze decyzje. Jeśli czujemy gęsią skórkę, to oczywiście jest to pewien atawizm, który służył temu, żeby włosy się podniosły, żebyśmy się wydawali wrogowi trochę więksi. I dzisiaj oczywiście nie jest nam to do niczego potrzebne, natomiast mając świadomość tego, że nasze ciało po prostu tak ma i próbuje nam właśnie pomóc, i kiedy zaczynamy bardzo pozytywnie reagować na to, co się dzieje z naszym ciałem, te objawy stają się dużo mniej dokuczliwe, nieprzyjemne i pozwalają nam lepiej poradzić sobie z sytuacją. Rozumiem, że jeżeli jesteśmy w takich sytuacjach, które faktycznie wywołują stres, nie wiem, na przykład ktoś nam zajechał drogę, tak? Jesteśmy kierowcą, ktoś nam zajechał drogę, sytuacja stresująca, albo właśnie podchodzimy do jakichś egzaminów i tym się też stresujemy, to jest to dosyć jasne i możemy sobie powiedzieć, dobrze, to teraz moje ciało tak reaguje i rozumiem, dlaczego tak jest. A co w przypadku stresu takiego przewlekłego, czyli w naszym życiu nie wydarzyło się nic niesamowitego, nic dużego, co by mogło powodować jakiś stres, natomiast te takie małe, codzienne wydarzenia, które się pojawiają, one się kumulują w naszym organizmie i nagle zaczynamy odczuwać niepokój, zupełnie nie wiedząc, skąd on się bierze. No to właściwie zawarłaś odpowiedź w samym pytaniu, dlatego że jeśli nie wiemy, skąd się bierze niepokój, to znaczy, że prawdopodobnie nie do końca świadomie interpretujemy jakieś codzienne sytuacje jako zagrożenia. Wracając do tego przykładu, który podałaś, kiedy ktoś zajeżdża nam drogę albo kiedy mamy egzamin, to nie są takie same sytuacje, dlatego że kiedy ktoś nam gwałtownie zajeżdża drogę, to nasze zdrowie i życie tu i teraz jest zagrożone i tu mamy do czynienia z reakcją na zagrożenie, która była charakterystyczna dla naszych przodków na sawannie. I można powiedzieć, że wtedy jedyną słuszną reakcją jest właśnie to, że reagujemy jak na zagrożenie, wydziela się bardzo dużo kortyzolu, mamy ostry wyrzut kortyzolu, adrenaliny, noradrenaliny, myślenie jest wyłączone, zaczynamy działać instynktownie i to jest reakcja, która ratuje nam życie. Natomiast jeśli mówimy o egzaminie czy codziennych troskach, to tutaj musi się pojawić element nadania znaczeniu temu, co się dzieje, ten element interpretacji poznawczej. My musimy przetworzyć tą informację i dopiero wtedy pojawia się reakcja stresowa. Czyli można powiedzieć, że możemy tutaj zająć się tematem z kilku stron. Pierwsza strona to jest właśnie to, żeby się zastanowić, jak ja interpretuję tą sytuację, która się dzieje w moim życiu, na przykład egzamin, rozmowę kwalifikacyjną, nadmiar obowiązków, jakieś wymagania, które mu trudno jest spełnić. Czy ja je interpretuję jako zagrożenie i wtedy mój organizm reaguje tą sawannową, atawistyczną reakcją, czy zaczynam się uczyć myśleć o tym w kategoriach szans, możliwości, czegoś, co może być dla mnie lekcją, czegoś, co może być dla mnie rozwijające. I okazuje się, że to nastawienie do tych codziennych sytuacji ma kluczowe znaczenie dla naszej fizjologii, nawet dla naszej gospodarki hormonalnej. Jeśli mogę, to przytoczę bardzo ciekawy eksperyment, który badał właśnie siłę nastawienia i jej wpływ na hormony. Badanie, powiedzmy, nazwijmy je wypij szejka dla dobra ludzkości, polegało na tym, że ludzie zostali zaproszeni do laboratorium, w poniedziałek rano na czczo i dowiedzieli się, że będą pić szejki. Pierwszy szejk nazywał się pozwól sobie na więcej, zawierał około 850 kalorii, był bardzo tłuściutki, wypijaliśmy szejka, po czym pobierano próbkę krwi. I za tydzień sytuacja się powtarza, przychodzimy w poniedziałek o 7 rano na czczo do laboratorium, dostajemy do wypicia kolejnego szejka, tym razem szejk nazywa się bądź zawsze fit, jest szejkiem mocno odchudzonym, zawiera około 150 kalorii, wypijamy szejka i pobiera się nam próbkę krwi. No i co się okazało? Oczywiście szejki były identyczne, a to co było badane, to był poziom greliny, czyli hormonu głodu. I okazało się, że kiedy ludzie byli przekonani, że piją szejka fit, czyli mocno odchudzonego, u nich poziom greliny rósł w sposób istotny statystycznie, co oznacza, że ich sygnał poprzez gospodarkę hormonalną, ich mózg dostawał sygnał, uzupełnij energię. Wszak możesz jej potrzebować, chociażby żeby walczyć z tygrysem szablozębnym.
I to jest jedno z bardzo wielu badań, fascynujących badań, które pokazuje wpływ nastawienia psychicznego na to, co się dzieje z naszym ciałem. Nie tylko co się dzieje z naszym mózgiem, ale też co się dzieje z naszym ciałem. I takich nastawień jest kilka, takich istotnych dla naszego życia. Na przykład naszą gospodarkę hormonalną reguluje nasz stopień zaufania do innych ludzi. I okazuje się, że to, czy my ufamy ludziom, czy jesteśmy nastawieni pozytywnie do budowania relacji z ludźmi, może nam życie przedłużyć o 6 lat. Czyli może mieć nawet większy wpływ niż to, ile ważymy na przykład. Kolejnym takim nastawieniem jest nastawienie do starzenia się. Okazuje się, że ludzie, którzy mają pozytywny stosunek do starzenia się, żyją istotnie statystycznie dłużej. No i właśnie kolejnym takim bardzo istotnym nastawieniem jest nastawienie do stresu. No i tutaj wracam do tego zdania, które już wypowiedziałam na początku, że sama wiara w to, że stres nam szkodzi, szkodzi sama w sobie. Może szkodzić nawet bardziej niż to, co obiektywnie wynikałoby z naszego życia. Czyli z jednej strony mamy sytuacje, z którymi się w życiu spotykamy i ich kaliber może być bardzo różny, ale z drugiej strony jest jeszcze kluczowy element, czyli to, jak my się do tych sytuacji życiowych nastawiamy. Jak o nich myślimy? Czy to są dla nas zagrożenia, czy to są dla nas szanse? W artykule, który przeczytałam twojego autorstwa, mówiącym właśnie o tym, że stres nie istnieje, napisałaś między innymi, że nawet w trudnych momentach i pod presją należy, czy dobrze jest znaleźć coś ekscytującego. To pomaga? To jest w ogóle bardzo ciekawy problem, jak prowadzę zajęcia, szkolenia dla menedżerów czy osób pracujących w korporacji, którzy funkcjonują raczej pod dużą presją, to jest interesujący temat. Czy funkcjonując pod dużą presją można czuć ekscytację? Bo ludzie zwykle czują lęk. I tu wchodzi w grę kolejna reakcja stresowa, właśnie reakcja ekscytacji, reakcja przyjemności, kiedy wydziela się adrenalina, ale też wydziela się testosteron, kiedy wydzielają się endorfiny, kiedy wydziela się dopamina, czyli hormon motywacji, który odpowiada za stymulowanie naszego ośrodka nagrody. Oczywiście da się to zrobić. Tutaj kluczowe zadanie, jakie mamy do wykonania, to jest praca ze swoją uwagą. Uwaga to jest w ogóle proces poznawczy, który jest kluczowy dla budowania naszej odporności psychicznej. My powinniśmy zwracać uwagę na to, na co zwracamy uwagę, bo to, na co zwracamy uwagę, to rośnie. A energia w naszym życiu podąża właśnie za tym, na co zwracamy uwagę. I teraz jeśli mamy ochotę nauczyć się odczuwać ekscytację, przyjemność, flow w trudnych warunkach, a szczególnie właśnie w warunkach, kiedy mamy presję z zewnątrz, to musimy się nauczyć koncentrować na procesie, a nie na efekcie, czyli koncentrować się na treści pracy, umieć się w tej pracy zanurzyć, czerpać przyjemność z tego, co robimy, zamiast być skoncentrowanym na tym, jaki efekt ma przynieść ta praca, bo wtedy to trochę wygląda tak, jak w pewnym filmiku na YouTubie, gdzie pan jedzie sobie w górach na rowerze i nagle zaczyna gonić niedźwiedź. I bardzo wiele osób funkcjonuje w takim trybie dzisiaj, że ten niedźwiedź goni ich permanentnie. I oczywiście jeśli to napięcie, które samo w sobie nie jest ani dobre, ani złe, ale jeśli to napięcie trwa bardzo długo i wiąże się z całą masą negatywnych emocji i lęków, to nas oczywiście wykańcza i to nie może być dobre dla naszego zdrowia. Natomiast koncentracja na procesie, taka świadoma uważność, umiejętność bycia tu i teraz i cieszenia się chwilą, to są w dzisiejszym świecie podstawowe kompetencje do zachowywania zdrowia psychicznego i budowania odporności psychicznej. Więc odpowiadając na pytanie, da się to zrobić, ale wymaga to trochę pracy z tym, co się dzieje w naszej głowie. Ja bym powiedziała tak, że my musimy pamiętać o tym, że my mamy w naszej głowie hardware i software. I hardware to jest stan naszych komórek nerwowych i tkanek wspomagających te komórki nerwowe i to zależy między innymi od naszego systemu immunologicznego, od tego jaką mamy dietę, czy się wysypiamy, czy się regenerujemy, ale mamy też software. I software to jest oprogramowanie, to są też aplikacje, jakie tam mamy wgrane. I pytanie, czy te aplikacje, które my mamy wgrane, czy one są na bieżąco aktualizowane? Nasze komputery, telefony aktualizujemy cały czas. Pytanie, czy aktualizujemy aplikacje, które mamy wgrane w głowie, które decydują o jakości naszego życia.
To, o czym mówiłaś, uważność, zwracanie uwagi na to, w jaki sposób reagujemy i na co reagujemy, to też bardzo fajnie jest opisywane w książkach Johna Kabat-Zinna, prawda? O uważności, o mindfulness. Mindfulness teraz jest tematem takim dosyć często. O, nie chciałabym użyć zwrotu mielonym, ale faktycznie pojawiającym się w różnych miejscach, ale też takim tematem, na który warto jest zwrócić uwagę, bo może faktycznie podnieść jakość naszego życia, tak uważam. Zdecydowanie tak. Ja się cieszę, że to jest temat modny, bo uważność to jest coś, czego nam dzisiaj bardzo brakuje. Powtarzając za noblistą Kahnemanem, my musimy pamiętać o tym, że my mamy dwie jaźnie. Jedna jaźń to jest ta jaźń, która doświadcza. To są te krótkie momenty, kiedy na przykład bierzemy kostkę czekolady do ust i ona się przyjemnie rozpływa i przez chwilę po prostu jesteśmy zanurzeni w przyjemności doświadczania czegoś. Natomiast za chwilę włącza się ta jaźń, która komentuje, która myśli, która interpretuje, taki paplacz, taki nasz monolog wewnętrzny, który od razu zaczyna komentować to, co się dzieje, w sposób świadomy albo mniej świadomy. I uważność polega na tym, że my się uczymy wyłączać tego paplacza w naszej głowie, że uczymy się tego czystego doświadczenia, kiedy jesteśmy świadomi całym naszym ciałem, wszystkimi zmysłami tego, co się dzieje tutaj i teraz. I to jest też jeden z bardzo istotnych elementów nie tylko odporności psychicznej, ale też zapobiegania pojawianiu się depresji czy wypalenia zawodowego. Żebyśmy nie byli ciągle w biegu i ciągle pod presją, którą de facto sami sobie robimy, bo bodziec z zewnątrz to jest tylko bodziec z zewnątrz. On musi zostać przez nas interpretowany i my musimy nadać temu znaczenie, żeby powstały emocje. I ta świadoma uważność to jest temat bardzo ważny. Możemy w sobie, stosując te elementy, o których ty mówiłaś, wzmacniać to poczucie, że stres jest naszym przyjacielem, tak? W sytuacjach, które są stresujące, że jest to reakcja naszego organizmu i to jest dobra reakcja, która ma nam coś pokazać, którą powinniśmy obserwować. A czy nie jest tak, że jeżeli będziemy unikali stresu, wiesz, przeniosłabym się teraz gdzieś na jakąś plażę, leżałabym sobie w hamaku i tak już do końca, zawsze, i w takiej sielskiej okoliczności, czy to nie wpłynęłoby na mnie dobrze, czyli inaczej, czy unikanie stresu na tyle, na ile mogę, na tyle, na ile mogę nad tym zapanować, nie spowodowałoby, że to moje życie byłoby, nie chciałabym powiedzieć, że lepsze, ale że to dla mnie, dla mojego organizmu byłoby lepsze. No jest dokładnie na odwrót i mamy na to twarde dowody naukowe. Powiedziałabym tak, że ten moment, w którym przeniosłabyś się na tą wyspę, byłby momentem, w którym zacząłby się bardzo intensywny proces starzenia. Nie. Tak, dlatego że dziś wiemy z badań pani profesor Schwartz, polecam świetną książkę Strażnicy Mózgu, dzisiaj wiemy, że za sprawność naszego mózgu odpowiada układ immunologiczny. A układ immunologiczny działa sprawnie wtedy, kiedy jest cały czas stymulowany. A stymulowanie układu odpornościowego to jest nic innego jak narażanie go na różnych wrogów. W postaci bakterii, wirusów, grzybów, jakichś szkodliwych białek, antygenów. Natomiast okazuje się, że również trudnych doświadczeń życiowych. To działa w ten sposób, że kiedy my już coś zinterpretujemy jako wyzwanie albo nie daj Boże jako zagrożenie, to natychmiast do mózgu dochodzi sygnał, że trzeba zacząć działać i dostosowywać się nasz organizm do zmiennego środowiska, który właśnie stawia przed nami jakieś wyzwanie. I z mózgu sygnał natychmiast idzie do naszego układu immunologicznego i zaskakujące jest to, i myślę, że mało kto o tym wie, że wtedy, kiedy my się właśnie zmagamy z różnymi trudnymi sytuacjami, produkują się tak zwane odpornościowe komórki pamięci. Później też powstają odpornościowe komórki mądrości i okazuje się, że osoby, które intensywnie stymulują ten swój układ odpornościowy trudnymi doświadczeniami, ciągle się uczą, a dzięki temu, że się uczą, pozostają młode.
Dlatego, że sprawność naszego mózgu nie zależy tak naprawdę od wieku, tylko zależy od sprawności układu immunologicznego. I tutaj taki przykład, żeby dobrze to zrozumieć. Osoby zarażone wirusem HIV, chorujące czy też chorujące na AIDS, które mają dramatycznie obniżoną tą sprawność systemu immunologicznego, albo osoby, które są na chemioterapii w związku z chorobą nowotworową, mają zaburzenia demencyjne. Mają problemy z koncentracją, z myśleniem. To jest po prostu taka starcza demencja. Tylko że ta demencja nie ma nic wspólnego z wiekiem. Demencja zaczyna się wtedy, kiedy zaczyna się starzeć układ odpornościowy, a układ odpornościowy zaczyna się starzeć wtedy, kiedy przestajemy mieć problemy. Czyli jednak lepiej jest mieć problemy. Zdecydowanie. To pokazują badania, które przytacza Kelly McGonigal, ale też bardzo wiele innych badań, że to te osoby, które mają najbardziej w życiu pod górkę, ale się zmagają, czyli mają pozytywne nastawienie, nie uciekają, nie stosują jakichś patologicznych mechanizmów obronnych, to są osoby, które w długim swoim dobrym życiu, w dobrej sprawności trwają do samego końca. No, możemy sięgnąć też po przykłady takie bardziej drastyczne osób, które przeżyły obozy koncentracyjne, jak na przykład Viktor Frankl, i można powiedzieć, że te dramatyczne, traumatyczne doświadczenia doprowadziły do tego, że później ich jakość życia była fantastyczna, była fenomenalna. Mamy dzisiaj bardzo wiele takich badań, które pokazują, że dokładnie wtedy, kiedy ludzie doświadczą traumy i przepracują tą traumę, bardzo często swoje życie później oceniają jako dużo bardziej wartościowe, sensowne, znaczące niż przed tym wydarzeniem. Choć oczywiście nie chodzi o to, żeby prowokować traumy, tak? bo to jakby zupełnie nie o to chodzi. My mamy dwa rodzaje rozwoju w życiu. Jeden rodzaj rozwoju to jest rozwój posttraumatyczny, kiedy przytrafi nam się coś bardzo trudnego, złego, musimy sobie wszystko przewartościować, a drugi rodzaj rozwoju to jest rozwój poekstatyczny. To jest taki moment, kiedy my postanawiamy świadomie zrobić z naszego życia coś pięknego. Może to zabrzmi tak amerykańsko, natomiast na mnie to działa, że w galaktyce Drogi Mlecznej jest 400 miliardów planet, drugie tyle gwiazd i my właśnie dzisiaj siedzimy sobie rozmawiając, nagrywając podcast na Ziemi. Ta komórka jajowa z tym plemniczkiem te 30 plus temu się spotkały i prawdopodobieństwo naszego życia i spotkania się jest nieprawdopodobnie maleńkie, więc mamy naprawdę mnóstwo szczęścia, że dostaliśmy coś tak prawdopodobnego w darze jak życie i można po prostu świadomie postanowić zrobić z tego życia coś fantastycznego. I wtedy, kiedy zaczynamy myśleć w takich kategoriach, zaczynamy funkcjonować w tak zwanym trybie responsywnym, bo ludzie bardzo często myślą w kategoriach, że życie mi się przytrafia, że jestem skazany na moje emocje czy na moje myśli. To nie jest tak. My jesteśmy autorami naszych emocji i naszych myśli. Oczywiście my się też nauczyliśmy zgodnie z naszą kulturą, wychowaniem, co należy czuć w danych okolicznościach, ale skoro się tego nauczyliśmy, to też równie dobrze możemy się tego oduczyć. Kilkukrotnie podczas naszej dzisiejszej rozmowy padło stwierdzenie odporność psychiczna. Czym jest odporność psychiczna? Dla mnie czy zgodnie z podręcznikiem? I tak, i tak. No więc wyszłam oczywiście od definicji podręcznikowej, od badań i zgodnie z przyjętą dzisiaj definicją, odporność psychiczna to są cztery rzeczy. Commitment, czyli zaangażowanie, czyli to na ile my sobie stawiamy w życiu cele i co jesteśmy w stanie zrobić, żeby te cele zrealizować. To jest pierwsza rzecz. Kontrol, poczucie kontroli, czyli poczucie wpływu na swoje własne życie, właśnie ta responsywność, o której mówiłam, że mam to poczucie, że ja jestem odpowiedzialny za to życie, jestem jego kreatorem. Challenge, wyzwania, czyli na ile my jesteśmy gotowi do podejmowania ryzyka, na ile jesteśmy gotowi do ponoszenia porażek, na ile jesteśmy gotowi, żeby wychodzić, poszerzać tą naszą strefę komfortu i uczyć się nowych rzeczy. I ostatnia rzecz, czyli self-confidence, czyli pewność siebie. Ta pewność siebie to jest takie przekonanie, że ja mogę na sobie polegać, że mam niezbędne umiejętności, kompetencje, siły, talenty, które są moim potencjałem do wykorzystania w życiu, ale też, że potrafię budować satysfakcjonujące relacje z ludźmi i potrafię w tych relacjach być osobą asertywną i potrafię o siebie zadbać.
I to są takie cztery podstawowe czynniki, które tworzą odporność psychiczną, czyli taką naszą umiejętność do bardzo elastycznego przystosowywania się do tego, co się dzieje w naszym życiu, zachowywania radości, życia, zdrowia psychicznego, ale też wiąże się to z dużą akceptacją tego, co nam się przytrafia. Czyli że ja nie mam potrzeby zaprzeczać czy wypierać na przykład trudnym doświadczeniom, tylko wchłaniam je do mojego życia, widząc je jako ważny element tego życia. Natomiast ja na potrzeby moich treningów odporności dodałam jeszcze trzy elementy. Pierwszym z nich jest self-consciousness, czyli świadomość. Czyli właśnie ta świadomość tego, że mamy dwie jaźnie, że my ciągle do siebie w głowie mówimy i interpretujemy to, co się dzieje na boisku naszego życia i że to, co my do siebie mówimy, czy to jest wzmacniające, czy to jest właśnie patrzenie pod kątem szans, a nie zagrożeń, czy my mamy tego świadomość i czy my nad tym pracujemy. I jeszcze dwa elementy. Jeden z nich to jest cooperation, czyli współpraca z ludźmi, bo przychodzi taki moment w naszym życiu, dla niektórych wcześniej, niektórych później, że my przestajemy mieć potrzebę masowania naszego ego i ciągłego udowadniania sobie, że jesteśmy dość dobrzy, wystarczający, godni miłości, sukcesów. I przychodzi taki moment, w którym mówimy tak, już mogę być w życiu sobą, już przeszedłem tą drogę. I wtedy odpuszczamy innym. Wtedy innym jest nam w życiu dużo łatwiej, jesteśmy w stanie być dużo bardziej uważni na potrzeby innych ludzi i jesteśmy gotowi do współpracy, do takiej dobrej komunikacji, kiedy mówimy o swoich potrzebach i oczekiwaniach, ale też bierzemy pod uwagę potrzeby i oczekiwania innych. I ostatni element, który jest bardzo ważny, to jest ten element dbania o ten hardware, czyli po prostu dbanie o siebie, o to, żebyśmy byli zdrowi, wyspani, dobrze odżywieni, o to, żebyśmy mieli właściwą florę bakteryjną w jelitach, bo dzisiaj też wiemy, że to ma kapitalne znaczenie w budowaniu odporności psychicznej. I te siedem elementów dla mnie to już jest właściwie wszystko to, czego potrzeba, żeby tak solidnie popracować nad rozwojem tej swojej siły psychicznej. A co z osobami, które tej odporności psychicznej nie mają, czyli takimi osobami, które są, nie wiem, bardziej wrażliwe? Tak. Tak się mówi, że po jednej stronie jest odporność psychiczna, po drugiej jest wrażliwość, natomiast musimy pamiętać, że to jest cecha, która ma rozkład normalny. Tak jak wzrost, inteligencja czy inne cechy osobowości, czyli 68% z nas ma średnią odporność psychiczną. Natomiast no nie ma ludzi, którzy nie mają w ogóle odporności psychicznej. Są ludzie, którzy są bardziej wrażliwi i ja też się do tych osób zaliczałam. I myślę, że kluczowym momentem w budowaniu odporności psychicznej dla osób, które są bardzo wrażliwe, jest zaakceptowanie swojej wrażliwości. Podjęcie ryzyka życia pełnym sercem. Otwarcie się na to, co to życie niesie, zarówno jeśli chodzi o te pozytywne, jasne strony, jak i te trudne momenty. To jest takie trochę wpisanie po stronie strat i zaakceptowanie tego, że w życiu nie będzie łatwo, że będą porażki, że będą ludzie, którzy będą mnie krytykować, że będą ludzie, którym nie będzie się podobało to, co robię. I myślę, że w ogóle to jest taki znak rozpoznawczy, że jak zaczynamy być krytykowani i jak pojawiają się ludzie, którzy koniecznie chcą nam mówić, jak nasze życie powinno wyglądać albo próbują nas przekonać, że obraliśmy niewłaściwy kierunek, to możemy być pewni, że przynajmniej obraliśmy swój własny. I ja jako osoba, która przeszła tą drogę od bardzo dużej wrażliwości, od nawet momentami jakichś lęków społecznych, mogę powiedzieć, że ta droga polega przede wszystkim na akceptowaniu samego siebie i akceptowaniu tego, że czasami czujemy się źle i nie musimy zawsze robić dobrej miny do złej gry i nie musimy zawsze dawać radę i zaciskać zębów i nie musimy zawsze być perfekcyjni i doskonali, a nawet powiedziałabym, że do niczego jest nam to niepotrzebne. Tutaj wszystkim wrażliwcom polecam przede wszystkim badania, książki, wykłady Brené Brown, która bardzo się cieszę, że staje się też w Polsce modna. Dla mnie jej wykłady i literatura to są słowa, które zmieniają życie, które potrafią całkowicie zmienić perspektywę. Oczywiście to, że my sobie poczytamy i posłuchamy, to jest ważne i to jest jedno, natomiast potem trzeba wyjść ze świata swoich przerażających bardzo często myśli, wyjść ze świata swoich myśli do świata prawdziwego, zacząć eksperymentować i otworzyć się na to, że
nie zawsze będzie nam przyjemnie i dobrze. I to jest ten moment, kiedy zaczynamy żyć pełnym sercem. Marzeno, ty jesteś między innymi autorką e-booka 50 sposobów na zwiększenie siły i odporności psychicznej. Wszystkich 50 sposobów dzisiaj nie zdążymy omówić, ale gdybyś miała spośród tych 50 wybrać kilka, może kilkanaście takich najważniejszych, które nasi słuchacze mogliby zacząć wdrożyć już teraz, jeszcze podczas słuchania tej rozmowy, które by to były? Myślę, że podstawowym sposobem, to od czego powinniśmy zacząć, to co jest proste, dostępne dla każdego, to jest zaprzyjaźnianie się ze swoją reakcją stresową. Kiedy czujemy pierwsze objawy napięcia psychicznego, kiedy czujemy motylki w żołądku, serce przyspiesza, ręce się pocą, kiedy głos gdzieś zaczyna nam niknąć w gardle, to jest ten moment, kiedy trzeba powiedzieć: aha, czyli zaczyna się coś, czemu nadaje znaczenie, jest to dla mnie ważne, a moje ciało przygotowuje mnie do tego, żebym sobie jak najlepiej z tym poradził. Dziękuję Ci, moje mądre ciało, za to, że przygotowujesz mnie do sprostania wyzwań. I gwarantuję naszym słuchaczom, że od pierwszego momentu to działa. Od pierwszego razu, kiedy zastosujemy taką interwencję. W momencie, kiedy zaczynamy to powtarzać sobie często w różnych trudnych sytuacjach, nasz mózg się uczy nowego sposobu interpretowania. Mi przekierowanie strachu przed wystąpieniami publicznymi na ekscytację zajęło 7 lat, ale dlatego, że nie miałam dobrych narzędzi. Gdyby ktoś powiedział mi o tym wcześniej, to wydarzyłoby się wcześniej. To jest taki moment przeuczania się właśnie z odbierania różnych sytuacji życiowych lękowo, frustracją czy różnymi innymi negatywnymi emocjami na może nie zawsze bardzo pozytywne emocje, ale przynajmniej na takie, które motywują nas do działania i sprawiają, że chcemy budować pozytywne relacje z ludźmi. Więc to byłby sposób podstawowy. Drugi sposób to jest świadome poszukiwanie dyskomfortu. Tutaj odwołam się do tego, o czym mówiliśmy, o tej rajskiej wyspie, że to jest moment, kiedy nasz układ odpornościowy zacząłby się starzeć. Jeśli chcemy utrzymać nasze ciało i mózgownicę w dobrym stanie, potrzebny jest nam dyskomfort. I myślę, że problem dzisiejszej dzieci, młodzieży i spadającej odporności psychicznej polega na tym, że oni nie mają kiedy doświadczać właśnie trudnych sytuacji, nie mają się kiedy mierzyć z tymi trudnymi sytuacjami, bo ich jest bardzo mało. I ten dyskomfort może dotyczyć zarówno takich spraw czysto fizycznych, jak na przykład morsowanie w zimie, czy lodowaty prysznic, czy przespanie się od czasu do czasu na podłodze zamiast na łóżku, ale może też dotyczyć właśnie takich sytuacji społecznych, czyli narażenia się właśnie na wystąpienie publiczne, zabrania głosu w momencie, kiedy moje zdanie jest inne na forum, które ludzi, którzy są dla mnie ważni. Czyli wszędzie tam, gdzie właśnie nam brakuje odwagi. Myślę, że to jest bardzo dobry sposób na rozwijanie swojej odporności psychicznej. Ale też, żeby tak nie było strasznie ciężko, to takim sposobem na przykład jest rozwijanie pozytywności. Mam takie swoje ulubione ćwiczenie, które robię na treningu, generator pozytywnych doświadczeń. Mówi się dzisiaj tak, badania neurobiologiczne to pokazują, że żeby jakieś doświadczenie się wtopiło jako rzeczywiście nasze doświadczenie w nasz mózg, który jest bardzo plastyczny i uwielbia się rozwijać, to musimy przytrzymać to doświadczenie świadomie przez 20 sekund. Więc kiedy już jemy tą czekoladę, albo kiedy podziwiamy piękne widoki, albo kiedy patrzymy na twarz naszego śpiącego dziecka, to warto jest w tym trwać przez chwilę, trochę dłużej, pocieszyć się tym, porozkoszować, pobyć w tej chwili, bo wtedy właśnie powstają nowe połączenia nerwowe, które sprawiają, że nasz mózg staje się bardziej pozytywnym mózgiem, bo ewolucyjnie rzecz biorąc oczywiście taki nie jest, bo to z punktu widzenia, pozytywność z punktu widzenia ewolucji nie była zbyt opłacalna, a dzisiaj jest nam też bardzo potrzebna. Czyli żebyśmy mieli czas zachwycać się tym, co jest dookoła. Dokładnie. I być, po prostu być. Być, trwać świadomie w chwili obecnej, bo to jest właśnie życie, ten moment. Pośród tych punktów, między innymi bardzo podoba mi się zaprogramuj się na szczęście. I to znowu, to troszeczkę nawiązuje do tego, o czym powiedziałaś przed chwilą, czyli zauważania tego wszystkiego, co się dzieje dookoła nas, co jest dobre, co jest pozytywne. I
pewnie w tym takim programowaniu się na szczęście, w tym zauważaniu tego, co jest dobre, pomoże nam chociażby prowadzenie dziennika wdzięczności. Na przykład, tak, zgadza się, prowadzę taki dziennik. Niestety nie udaje mi się codziennie, natomiast bardzo zachęcam do wyznaczenia sobie świadomego, zaplanowania sobie czasu na uważność, której właśnie albo przez chwilę medytujemy, nastawiamy się na realizację swoich wartości. Dla mnie taką ważną wartością jest właśnie życzliwa troska w stosunku do ludzi, czy właśnie wyrażanie wdzięczności i zauważanie tego, co nam się fajnego przytrafiło w ciągu dnia. Ja akurat, ponieważ wieczorami jestem bardzo zmęczona i zwykle mam gorszy nastrój, robię to rano. I Miracle Morning, taki świadomy poranek, to jest też coś, co świetnie nastawia całą naszą gospodarkę hormonalną na to, żeby nam w ciągu dnia było łatwiej i było, żeby nam było łatwiej świadomie ten dzień przeżyć. I wyrażanie wdzięczności, nastawianie się pozytywne w stosunku do ludzi, szczególnie tych ludzi trudnych, szczególnie tych, którzy zachowują się niezgodnie z naszymi oczekiwaniami, to są prawdopodobnie ci ludzie, którzy tej naszej życzliwości najbardziej potrzebują. Takie świadome nastawienie się chociażby na to, że ten trudny człowiek to będzie mój mistrz zen dzisiaj, sprawia, że właśnie buduje się odporność psychiczna i ten nasz mózg staje się bardziej pozytywny. Okej. A co z autentycznością? Ten temat też poruszasz w e-booku. Mówisz o tym, żeby żyć autentycznie, żeby pokazywać siebie prawdziwego. Ale to wcale nie jest łatwe. I to znowu, autentyczność jest poruszana od lat tak naprawdę, razem z wzmacnianiem swojej marki osobistej. Taki trend się pojawił też, żebyśmy byli autentyczni. Zresztą temat rzeka. Natomiast wciąż dla wielu osób bycie autentycznym to jest taka bariera nie do przeskoczenia, bo zawsze pojawia się pytanie, zastrzeżenie, że a co pomyślą o mnie inni, a ktoś inny jest lepszy, ja jestem gorszy czy gorsza. W związku z tym, jaka jest twoja recepta na życie autentyczne? Przypomina mi się taki cytat chyba Meryl Streep, że kiedy kiedyś wchodziła do pokoju pełnego ludzi, to zastanawiała się, czy oni ją lubią. A dzisiaj, kiedy wchodzi do pokoju pełnego ludzi, zastanawia się, czy ona ich lubi. I to tak trochę jest, że my musimy sobie uświadomić, że w życiu nie jest dobrze być zupą pomidorową, którą lubią wszyscy i która się wszystkim podoba. I może powiem coś takiego zaskakującego, natomiast mi w tym autentycznym życiu, uczeniu się autentyczności, bo dla mnie to też jest cały czas proces, bardzo pomogło zdarzenie, które było związane z internetowym hejtem a propos budowania marki osobistej, ponieważ też staram się swoją markę budować świadomie i autentycznie. Spotkało mnie to już kilka razy, kiedy ktoś na jakimś niesympatycznym portalu czy stronie zrobił kopiuj wklej z jakiegoś mojego wpisu, gdzie 600 osób, jak to się popularnie mówi, darło łacha i próbowało chyba jakieś swoje smutki czy też frustracje wyładować w tej sytuacji. I za pierwszym razem, kiedy mnie to spotkało, to było dla mnie doświadczenie dramatyczne. To się wiązało z koniecznością przepracowania i przeżycia swojej żałoby, bo oto właśnie straciłam coś, co było dla mnie ważne, czyli jakiś właśnie element swojego wizerunku. Nie miałam na to zdarzenie żadnego wpływu, to się działo poza mną. Mogłam tylko sobie czytać kolejne pojawiające się komentarze. I paradoksalnie, kiedy tą swoją żałobę przepracowałam, kiedy minęło trochę czasu, ja się poczułam wolna. Poczułam się wolna, dlatego że ziścił się chyba najgorszy scenariusz. Już de facto nic gorszego chyba nie mogło mnie spotkać i ja sobie pomyślałam, okej, teraz właśnie w tym momencie już naprawdę mogę być sobą. Już wiem, jak to jest, kiedy ktoś cię odziera z godności, wyśmiewa się, krytykuje i wiem, że to jest możliwe do przeżycia. To nie jest przyjemne i nikomu nie zalecam uczenie się bycia psychopatą w tych okolicznościach. To się nam może zdarzyć, natomiast bardzo ważne jest to, żebyśmy przykładali do tego właściwą miarę i żebyśmy nie nadawali zbyt wielkiego znaczenia, bo to po prostu nie ma zbyt wielkiego znaczenia. Bardzo niedobrze jest też porównywać się z kimkolwiek. To jest coś, w co wrzuca nas niestety system edukacji, ale też to czasami, co się dzieje już później w biznesie, kiedy jesteśmy oceniani. Porównujmy się do siebie.
porównujmy się do siebie sprzed 2 lat, sprzed 5 lat, sprzed 10 lat i popatrzmy z ogromną przyjemnością, jak rośnie nasz potencjał, jak wykorzystujemy nasze mocne strony i dopóki jesteśmy sobą, to nie mamy konkurencji. Dla mnie też takim bardzo ważnym momentem było przestawienie się, korzystanie z dobrodziejstw zazdrości. Zazdrość to jest wbrew pozorom bardzo pozytywna emocja, która pokazuje nam, co jest dla nas ważne, czego pragniemy w życiu, gdzie są nasze potrzeby. I w momencie, kiedy ja czuję, że komuś zazdroszczę, chociażby na tym naszym rynku, bo robi rzeczy bardzo fajne, ja też bym takie chciała robić, to ja natychmiast z tej osoby robię swojego sojusznika. Bo jeśli ta osoba robi dobrze to, co ja, to znaczy, że my mamy wspólną misję i że warto jest się uczyć, inspirować, podziwiać, nawiązywać kontakt. Media społecznościowe dają nam pod tym kątem nieograniczone możliwości i myślę, że to jest dobry kierunek, żeby myśleć o ludziach w kategoriach, to są moi sojusznicy, a ci, którzy mnie krytykują, być może wyświadczają mi dobrą przysługę w postaci informacji zwrotnej, którą albo przyjmuję, albo nie. Natomiast oczywiście nie ma tu gotowych recept, to jest proces, który trwa, ale zaczyna się od świadomego podjęcia decyzji, tak chcę być w życiu sobą i chcę żyć pełnym sercem, swoim sercem. I to też co ważne jest, też nawiązując do autentyczności, ale generalnie całego naszego działania, to jest to, żebyśmy koncentrowali się na tych rzeczach, na tych działaniach, na tych elementach, na które mamy wpływ, bo my się często spalamy w sytuacjach, na które wpływu nie mamy, albo na działaniach innych osób, na które wpływu także nie mamy. I się mocno na tym koncentrujemy, a tymczasem dużo lepiej byłoby zwrócić uwagę na to, na co sami mamy wpływ, co sami możemy zrobić. Mogę powiedzieć, jak rasowy mówca motywacyjny, niech nigdy to, na co wpływu nie masz, nie hamuje cię w działaniu w obszarze tego, na co masz wpływ. I to jest bardzo mądre zdanie, że my czasami i też, ponieważ przebywamy w tym kręgu braku wpływu w swojej głowie, zamartwiamy się, to pomniejszamy sobie rezerwuar swojej energii mentalnej, który właśnie powinniśmy koncentrować na rzeczach, na które wpływ mamy. I czasami jest tak, że to jest też taka trochę wymówka, skoro na coś nie mam wpływu, to nie robię nic. I tutaj też trzeba być czujnym, żeby cały czas tą swoją uwagę kierować na krąg wpływu i uczyć się odpuszczać to, co jest poza naszym wpływem. A propos tego odpuszczania, przypomniał mi się też świetny wywiad z Pawłem Fortuną, który mówi właśnie o tym, że perfekcjoniści, którzy starają się mieć wpływ na rzeczy, na które wpływu nie mają również, to są ludzie, którzy funkcjonują pomiędzy napięciem a ulgą. A ludzie, nie chcę użyć słowa normalni, ale ludzie, którzy radzą sobie lepiej i nie mają potrzeby bycia patologicznie perfekcjonistycznym, funkcjonują między napięciem a sukcesem, a radością, cieszeniem się z tego, co się wydarzyło. I myślę, że to jest też bardzo ważne, żebyśmy nie funkcjonowali tylko w sferze ulgi, ale żebyśmy się też cieszyli tymi drobnymi sukcesami w ramach tego, na co mamy wpływ, w ramach swoich działań, które codziennie podejmujemy, bo na pewno robimy tego mnóstwo i na pewno staramy się bardzo i dajemy z siebie wszystko. Marzeno, bardzo Ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Myślę, że mogłybyśmy rozmawiać jeszcze długo, ale na początek dla tych naszych słuchaczy, którzy do tej pory stresowali się dużo albo stresowali się mało, to nasze dzisiejsze spotkanie będzie bardzo wartościowe. Gdyby chcieli znaleźć Cię gdzieś w internecie albo stacjonarnie, gdzie Cię szukać? Myślę, że jakoś specjalnie nie trzeba szukać. Jestem i na Facebooku, mam tam swój profil publiczny, gdzie staram się działać bardzo merytorycznie, a czasami z humorem. Zapraszam serdecznie. Jestem też oczywiście na LinkedInie, na Twitterze i zapraszam na swoją stronę internetową również www.marzenajankowska.pl, gdzie są daty najbliższych treningów odporności psychicznej. Będzie można też pobrać mojego e-booka 50 sposobów na zwiększenie siły i odporności psychicznej. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Bardzo dziękuję.